Zapraszamy na przegląd lutowych wydarzeń z życia samorządu i miasta. Rozpoczęła się długo wyczekiwana realizacja zadania pod nazwą Widno i bezpiecznie doświetlamy nasze miasto. Projekt obejmuje wykonanie oświetlenia ulic, parków, alejek i chodników na wszystkich tarnobrzeskich osiedlach. Zadanie warte blisko 1 200 000 zł zostało podzielone na 5 etapów. Przetargi na realizację 4 z nich już rozstrzygnięto. Pierwsze zadanie to jest osiedle Zakrzów, ulica Polna, Boczna Warszawska, Sielec, Nowowiejska, oświetlenie łączące między Warszawską a Spółdzielczą, Wielowieś, Plebańska i Górki. Przy Wiśle, Miechocin, Ocice, Nagnajów. W przypadku Przywiśla to jest zadanie numer 2. To jest teren między innymi ten zaczynający się od parku koło cmentarza parafialnego Ojców Dominikanów, aż do altany Natura 2000. Miechocin to jest Żniwna i cmentarz miechociński. Ocice to ulica Ocicka w kierunku Jeziora i Konwaliowa. W Nagnajowie to jest ulica Szewska. Trzecie zadanie to jest Stare Miasto, ulica Wałowa do Śliskiej. Podłęże to jest Frejera, Czereśniowa, Boczna. Mokrzyszów, a to już jest czwarte zadanie, Mokrzyszów i Sobów to jest tak, Leśna Jagielskiego na terenie Mokrzyszowa, Dąbie i Bema na terenie Sobowa. Zakres piątego zadania obejmuje osiedle Siarkowiec i oświetlenie ulic Gruntowej i Świętej Barbary, a także osiedle Wielopole, gdzie doświetlone mają zostać dwa parkingi, jeden za Urzędem Miasta przy ulicy Mickiewicza 7, a drugi znajdujący się pomiędzy ulicami Wyspiańskiego i Tracza. Lekki samochód zaopatrzeniowy, namiot pneumatyczny, maski chroniące drogi oddechowe, myjki ciśnieniowe i 7 kompletów trzyczęściowych ubrań specjalnych to sprzęt, który zakupiono dla strażaków w roku ubiegłym za pieniądze z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie. Sprzęt w lutym trafił do strażaków z Miejskiej Komendy Straży Pożarnej w Tarnobrzegu. Realizujemy szereg projektów, czy to unijnych, czy w ramach środków budżetu wojewody, czy Urzędu Marszałkowskiego. W ramach tych środków pozyskujemy mnóstwo sprzętu i dzięki tej właśnie dobrej współpracy udaje nam się doposażać jednostki Państwowej Straży Pożarnej, jak również Ochotniczych Straży Pożarnych. Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwotą 54 tysięcy złotych wsparto również zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego. Do niego dołożyło się zarówno miasto Tarnobrzeg, jak i Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, porówno kwotą 50 tysięcy złotych. Chciałbym się powiedzieć, aby ten sprzęt nie musiał nigdy wyjeżdżać, bo on się tu pięknie prezentuje. Wiem, że są to nierealne marzenia, nierealne życzenia. Życzę Wam więc, żeby to były zawsze bezpieczne wyjazdy. W lutym toczył się spór pomiędzy Tarnobrzeską Spółdzielnią Mieszkaniową a władzami Tarnobrzega w sprawie budowy galerii handlowej w centrum miasta. Zastrzeżenia co do pewnych rozwiązań komunikacyjnych miała Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Chodziło o wjazd na osiedle od strony ulicy Sikorskiego, z jakiego mieszkańcy korzystają od dawna, a po wybudowaniu galerii nie mieliby już takiej możliwości. TSM domagało się ponownego przeprowadzenia postępowania administracyjnego w tej sprawie i złożyło zażalenie na decyzję Urzędu Miasta do Wojewody Podkarpackiego. Udało się jednak osiągnąć kompromis, a pismo zostało wycofane przez spółdzielnię. Spieranie się rzeczą normalną, a najważniejsze w tym sporze jest to, żeby znaleźć jakiś punkt wyjścia, znaleźć konsensus i z przyjemnością chcę poinformować, że wszystkie sprawy sporne związane z budową galerii na osiedlu Centrum, które dotyczyły Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zostały uzgodnione. Rozmowa daje zawsze szansę na wyjście z pewnego impasu. Bardzo się cieszę, że chyba wszystkie strony w tej chwili już są, jeżeli nawet niezadowolone, to myślę, że kontente z tego, co stało się. Miasto zaproponowało rozwiązanie polegające na budowie wyjazdu z osiedla Centrum ulicą Dominikańską. Roboty z tym związane mają rozpocząć się w momencie, kiedy ruszy budowa galerii. Maseczki pochodzące z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych dotarły w lutym do Tarnobrzega. Można je było odbierać w kilku punktach dystrybucji. Do Tarnobrzega dotarły maseczki ochronne w ilości blisko 300 tysięcy sztuk na potrzeby obywateli, którzy ukończyli czwarty rok życia.
Są to maseczki medyczne i maseczki FFP2. Dystrybucję prowadziły jednostki organizacyjne miasta, takie jak chociażby Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Tarnobrzeski Dom Kultury czy Miejska Biblioteka Publiczna. Maseczki rozprowadzane były także za pośrednictwem tarnobrzeskich parafii, przedstawicieli zarządów osiedli oraz ochotniczych straży pożarnych. W Tarnobrzegu swoją działalność rozpoczął Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, który utworzony został w ramach projektu Razem Bezpieczniej 2. Do tej pory, czyli w tej pierwszej naszej edycji, mieliśmy swój punkt lokalny, a tutaj po prostu wynika to z przepisów, że ośrodek może być gdzie na terenie, gdzie działa sąd okręgowy. I sąd okręgowy jest akurat w Tarnobrzegu i to jest miejsce czy lokalizacja wskazana ze względu na przepisy. Bardzo się cieszymy, że możemy tutaj właśnie rozszerzyć swoją działalność. Nie jest to tylko punkt lokalny, tak jak było dotychczas, ale właśnie, że będzie tutaj nasze centrum dowodzenia. Nowo powstały ośrodek będzie świadczył pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem z terenu powiatu tarnobrzeskiego. Często ośrodek kojarzony jest głównie z pomaganiem osobom, które doznały przemocy w rodzinie. Natomiast my pomagamy każdej osobie pokrzywdzonej przestępstwem. Sporo naszych beneficjentów to osoby po wypadkach komunikacyjnych, to osoby, które doznały pokrzywdzenia przez oszustwo, przez kradzież. Każdy zgłaszający się do ośrodka może liczyć na nieodpłatną pomoc. Siedziba ośrodka mieści się w budynkach parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla przy Alei Niepodległości. Cztery samorządy, Nisko, Sandomierz, Stalowa Wola oraz Tarnobrzeg, zacieśniają współpracę. Tarnobrzescy radni podczas lutowej sesji Rady Miasta wyrazili zgodę na powołanie Stowarzyszenia Czwór Miastom. Pozyskiwane w ramach niego środki mają być przeznaczone m.in. na rozbudowę połączeń komunikacyjnych, rozwiązania proekologiczne oraz realizację oferty dla przedsiębiorców w czasie wolnym. Chociażby patrząc na fundusze związane z Polską Wschodnią, to tutaj mamy świadomość, że, przepraszam za wyrażenie, na te fundusze załapuje się Stalowa Wola. Tarnobrzeg nie ma możliwości. Ale dzięki temu, że jesteśmy w Czwórmieście, okazuje się, że znowu, przepraszam, ale możemy się podłączyć. I tu o to też chodzi, żeby znaleźć pewne formuły, które powodują, że wszyscy razem możemy coś dobrego tworzyć. Przedłożony przez prezydenta Tarnobrzega projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia Czwór Miasto radni przyjęli jednogłośnie. W lutym ruszyła pomoc żywieniowa, którą zapewnia mieszkańcom miasta Tarnobrzeski Bank Żywności w ramach programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa pod program 2021. Paczki żywnościowe z częścią produktów trafiły do najbardziej potrzebujących Tarnobrzeżan. Na dzień dzisiejszy mamy tylko szynkę drobiową, szynkę wieprzową, makaron, filet, groszek z marchewką, powidło i koncentrat. Dojdzie jeszcze w kwietniu, dopiero będą przetargi na mleko i kaszę, a w lipcu na olej i cukier. Te produkty cztery wynikły stąd, że ich nie mamy, bo się odbyły od nowa przetargi ze względu na różnice cen. Wycofali się poprzedni dostawcy i po prostu od nowa trzeba robić przetargi. Szczegółowe informacje dotyczące pomocy żywnościowej można znaleźć na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu w zakładce Pomoc Żywnościowa 2014-2021. W Urzędzie Miasta Tarnobrzega miała miejsce konferencja prasowa promująca pierwszą edycję muzycznych spotkań pod nazwą Muzyka z Energią. Inicjatorem cyklu jest Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, a partnerem Enea Elektrownia Połaniec. Przez te działania udowadniamy też, że ta linia Wisły, która tutaj przebiega, rzeka Wisła, nie dzieli, a łączy, tak jak kiedyś w czasach województwa tarnobrzeskiego łączyła cały ten region, tak dzisiaj też przez nasze działania staramy się, żeby ten obszar wspólnie funkcjonował. Oprócz tych koncertów kameralnych, którymi zaczynamy, mam nadzieję, że będziemy w miesiącach letnich mieli też koncerty plenerowe, na które też już się w tej chwili cieszę, bo myślę, że to będzie jeszcze większe wydarzenie i będzie pozwalało uczestniczyć w znacznie większej liczbie widzów. Wielokrotnie bywając na zachodzie, bywając w muzeach, patrzyłem trochę z zazdrością na
tabliczki z informacją, czy to przy wejściu do muzeum, czy przy eksponatach muzealnych, tabliczki, gdzie pisało zakupione na przykład z Fundacji Forda albo dar Fundacji Mercedesa. I nie myślałem, i z tego się ogromnie cieszę, że dożyję sytuacji, w której również i czasu, w której i polski przemysł, polskie firmy wchodzą ze swoją pomocą dla kultury. W tym roku w ramach muzycznych spotkań zaplanowano 3 koncerty. Pierwszy z nich odbył się w soboty 26 lutego. W Zamku Tarnowskim w Dzikowie wystąpił kwartet jazzowy w składzie Piotr Rodowicz, Tomasz Grzegorski, Patryk Dobosz i Wawrzyniec Prasek. W Urzędzie Miasta Tarnobrzega oficjalnie zainaugurowana została druga kadencja Tarnobrzeskiej Rady Kobiet. Nowy zespół będzie funkcjonował w okrojonym składzie. Biorąc pod uwagę aktywność pań w tej pierwszej kadencji, doszedłem do wniosku, że tak naprawdę to grupka 7-10 osób to jest ta, która pracuje najbardziej intensywnie i aktywnie. Dlatego zaproponowałem zmniejszenie liczby członkiń Rady Kobiet do 10. Nowa Rada Kobiet ma już pomysły na kolejne 2 lata funkcjonowania. Będziemy na pewno kontynuować współpracę, tak jak do tej pory, z różnymi organizacjami i domami pomocy w Tarnobrzegu na polu takim charytatywnym i pomocowym. Myślę, że jeszcze też zaskoczymy mieszkańców nowymi pomysłami. Mamy wiele spraw i tematów do załatwienia. Myślę, że jeszcze bardziej zaangażujemy się w tą taką działalność opiniotwórczą, jeśli chodzi o ciało przy prezydencie, prawda? Bo miałyśmy okazję opiniować wiele projektów uchwał, ale tutaj myślę, że wzmożymy swoje działania. W trakcie spotkania inaugurującego drugą kadencję przewodniczącą Rady Kobiet została wybrana Katarzyna Paluch. Zakłady Chemiczne Siarkopol inwestują w odnawialne źródła energii. Przykładem tego jest nowo powstała farma fotowoltaiczna o mocy 2 MW zlokalizowana na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. To pierwsza tego typu instalacja w Tarnobrzegu. Przedsięwzięcie składa się z blisko 7300 baterii fotowoltaicznych zamocowanych na stelażach stalowych obsadzonych w gruncie, tak jak Państwo tutaj dostrzegacie. Moc zakładana to jest 2 MW. W pełni będzie wykorzystana do procesów technologicznych, przemysłowych zakładów chemicznych. Farma fotowoltaiczna o takiej mocy pozwoli zakładom chemicznym Siarkopol ograniczyć koszty produkcji energii elektrycznej o 15%. To już druga farma fotowoltaiczna o takiej mocy w zasobach Siarkopolu. Pierwsza powstała 2 lata temu w Jeziórku i na tym nie koniec. W kwietniu będziemy oddawać kolejną farmę 1 MW. A w planach mamy do roku 2024 w sumie osiągnięcie mocy, jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej, 14 MW. Pozostałe farmy jeszcze w tym roku zaczniemy budować kolejną farmę 4 MW też na swoje potrzeby, głównie to dla zakładów chemicznych. Ona powstanie też tutaj w Machowie, natomiast pozostałe farmy będziemy budować w Jeziórku na terenach pogórniczych. Marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl wziął udział w ostatniej zdalnej sesji Rady Miasta Tarnobrzega celem omówienia aktualnej sytuacji w tarnobrzeskim szpitalu. Podczas swojego wystąpienia marszałek przedstawił najważniejsze statystyki dotyczące placówki. Chcę powiedzieć, że takie średnie obłożenie w tym szpitalu od 2018 roku praktycznie można powiedzieć, no nie poprawia się poza jednym rokiem 2019. który był tym rokiem no, przed pandemią, kiedy to mieliśmy 64% obłożenia średniego na wszystkich jak gdyby uśrednionych oddziałach. I dochodzimy w 2020 roku do obłożenia na poziomie 42%, na poziomie 57% w roku 2021. Wynik, proszę Państwa, finansowy, no jest negatywny, jest ujemny, wynosi minus 16 milionów i to jest w roku 2020 i 2021. I teraz ostatnia taka informacja, która pokazuje sytuację szpitala. Na 15 oddziałów tylko 2 się bilansują, czyli okulistyka i reumatologia. Pozostałe po prostu, no niestety, ale mają ujemne salda, jeżeli chodzi o obroty, jeżeli chodzi o przychody, jeżeli chodzi o wydatki.
Podczas swojego wystąpienia Władysław Ortyl poinformował, że rozstrzygnięcie konkursu na dyrektora Tarnobrzeskiego Szpitala odbędzie się na początku marca. Do tego czasu pełniącym obowiązki dyrektora jest Krzysztof Stolarski. Pod koniec lutego w Lesie Zwierzynieckim odbył się montaż ponad 50 budek lęgowych w 5 rozmiarach dla różnych gatunków ptaków. Prace związane były z odbudową ptasich siedlisk, które zostały zniszczone w ubiegłym roku podczas wycinki drzew znajdujących się na trasie obwodnicy Tarnobrzega. Na tych drzewach nadzór ornitologiczny stwierdził, że jest 21 gniazd ptaków. I w związku z decyzją środowiskową takie drzewa, które zostały usunięte wraz z tymi gniazdami, musimy uzupełnić o budki lęgowe, które muszą być gdzieś w pobliżu umieszczone, tak do 200 metrów te budki powinny wisieć. W związku z inwazją Rosji na Ukrainę Tarnobrzeg włączył się w pomoc dla uchodźców. Solidarni z Ukrainą tarnobrzeżanie wspierali zbiórki organizowane na terenie miasta. Takie odbywały się m.in. w Tarnobrzeskim Centrum Wolontariatu. Bardzo się cieszymy, że tarnobrzeżanie po prostu spontanicznie przychodzą i pytają, czy mogą zostać na dyżurze, segregować, przynosić, dzwonią, pytają o jakąkolwiek inną pomoc, od najstarszych do najmłodszych, łącznie z dziećmi, które tutaj biegają i segregują na przykład zabawki. To jest piękny odzew. Władze Tarnobrzega również zadbały o uciekających od wojny sąsiadów. W Tarnobrzegu przyjęto uchodźców, zaadaptowano dla nich lokal, zadbano o wyżywienie, otoczono ich kompleksową opieką. Na dzisiaj mamy tyle miejsc, ile potrzebujemy. To znaczy teraz wszystkie osoby, które są w Tarnobrzegu lub o których wiemy, że mogą przyjechać, będą zaopiekowane, dostają pełne wsparcie. Mamy i mieszkania, mamy ten jeden punkt dla tych 20 osób, więc tu wszystko mamy pod kontrolą. Miasto przygotowało również budynek byłego gimnazjum nr 3 pod przyjęcie większej liczby uchodźców.